Hej, czołem. Dzisiaj powiem Wam, co żołnierze robią na służbie. Na takiej służbie 24-godzinnej, no bo na pewno się tutaj rodzina zastanawia, czemu ten żołnierz, mąż, żona po tej 24-godzinnej służbie przychodzi i jest taki zmęczony albo taka zmęczona, bo 24 godziny pełniła albo pełnił służbę oficera dyżurnego, jakąś tam wartę być może dyżurnego na pododdziale, podoficera dyżurnego na pododdziale, chociaż chyba teraz ten nowy regulamin coś pozmieniał i nie nazywa się to podoficer, ale bez znaczenia, wiadomo o co chodzi, nie? Jest służba 24 godziny i taki żołnierzyk musi przez 24 godziny, jak to się kiedyś mówiło, pilnować mebla, czyli być w jednym miejscu cały czas pod telefonem i zachować tak zwaną ciągłość dowodzenia, bo w dni powszednie do godziny 15:30 taka służba to tak na dobrą sprawę pełni funkcję wszelaką. To co dowódca zadzwoni, musi być taki żołnierz, taki oficer, podoficer, który pełni służbę, musi być pod telefonem i dowódca zadzwoni i po prostu trzeba wykonać zadanie postawione przez przełożonego, a te zadania są wszelakiej maści. No ale po 15:30 już, kiedy wszyscy idą do domu, kiedy dowódca idzie do domu, żołnierze wszyscy idą do domu, to wtedy już ta służba może być troszkę lżejsza. I od tego zaczniemy, od tych pozytywnych stron na służbie. Opowiem Wam, co ja robiłem na służbie, jak byłem, pełniłem służbę oficera dyżurnego jednostki wojskowej. Miałem swojego również pomocnika w stopniu tam podoficerskim, chorąży, plutonowy, sierżant, różnie, nie? Aczkolwiek to tak to jest, że zawsze ich jest dwóch. Zawsze jest dwóch na służbie, jeden śpi, a drugi coś tam robi, pilnuje mebla. Pilnuje mebla albo pilnuje czegokolwiek innego. Jeden idzie na posiłek, drugi musi być pod telefonem. Jak ktoś zadzwoni, Boże, te telefony w wojsku też są przerażające. Niektórzy się bardzo stresują, jak są na służbie i dzwoni telefon, to od razu wszyscy zestresowani. Podejrzewam, że oglądaliście tam jeden film, jak odbiera tam dyżurny i przedstawia się jako podoficer klubu garnizowanego, nie? Tak, to było śmieszne, że tam oficer niby dzwonił, później gościa spompował. No takie śmieszne rzeczy się w wojsku też zdarzają. No ale mówię, zaczniemy od tych rzeczy przyjemniejszych. Co się robi po południu? Dlaczego ten żołnierz jest po 24 godzinach taki zmęczony? Co się robi w weekend? Bo tak na dobrą sprawę to powiem Wam szczerze, że te służby weekendowe są najlepsze. No nie zawsze, bo jeżeli masz coś zaplanowane w weekend, jakiś wyjazd, no to ta służba może Ci kolidować, ale tak na dobrą sprawę służba z soboty na niedzielę, no naprawdę piękna służba. Dwa dni wolnego, za to się dostaje. No i ponadto jeszcze, jakie są zalety tej służby takiej weekendowej, sobotnio-niedzielnej, jest taka zaleta, że nikogo nie ma w jednostce. Idziesz, obejmujesz służbę, meldujesz objęcie służby telefonicznie do dowódcy jednostki, czy tam do dowódcy kompanii, czy dywizjonu, czy batalionu, jeżeli jesteś podoficerem dyżurnym na pododdziale, no to wtedy można to wtedy zorganizować wszystko telefonicznie. Nawet tak na dobrą sprawę, na taką służbę weekendową nie trzeba się przebierać. Teoretycznie służbę pełni się oczywiście w pełnym umundurowaniu, nawet z beretem na głowie i w butach, ale w praktyce, jeżeli to jest weekend, no to oficer dyżurny ma najlepiej, ponieważ no, nad nim nie ma już nikogo. Oficer dyżurny jednostki wojskowej przychodzi, jest no bogiem na jednostce wojskowej wtedy, można powiedzieć, i nikt go teoretycznie nie skontroluje, także można sobie laczki założyć, ściągnąć bluzę od munduru, wywalić się na fotelu i sobie odpoczywać. No ale powiem Wam, co ja robiłem tutaj. Czasem było tak, że nawet dogadałem się z podoficerami dyżurnymi na pododdziałach i razem sobie graliśmy w gierki. W jakie gierki? Oczywiście do tej pory podejrzewam, że jest to, bo wiem, że żołnierze grają. Wiem, że żołnierze grają, bo nawet jeżeli ja nie grałem, to gdzieś tam chodziłem na kontrolę i widziałem, że laptop jest rozstawiony i tam w tle oczywiście World of Tanks. World of Tanks, również w to grałem i nawet była taka opcja, że dobraliśmy się w jakieś plutony, w jakieś klany i tam kilka osób na łączach było.
i oficer dyżurny z podoficerem, z dyżurnym, razem załóżmy w jednym plutonie czy w jednym klanie i można było ten czas weekendowy fajnie spędzić i wbić dodatkowe czołgi, jakieś odkryć i tak dalej. I dodatkowego expa zdobyć, nie? Także to tak to się też odbywało, no nie ma co ukrywać. Ale jest też inna propozycja od Wargamingu, bo to jest World of Tanks, ale też inne gry ma Wargaming. I dzisiaj jak jest to no, sponsorowany, nie ukrywam, że jest to materiał sponsorowany. I dzisiaj chciałbym Wam zaproponować inną opcję na gierki właśnie na służbie, czy tam, no jeżeli nie jesteście żołnierzami, to też Wam zaproponuję, bo miałem już okazję, zapoznałem się z grą World of Warships, także bubla Wam nie wciskam, tak Wam powiem, bubla Wam nie wciskam, sam grałem w World of Tanks, teraz zapoznałem się z grą World of Warships, no i moje tutaj odczucia są pozytywne, także tutaj wstawiamy sobie krótką reklamę. Opowiem Wam pokrótce, jakie są zalety tej gry i po krótkiej reklamie widzimy się i będziemy dalej sobie omawiać, co żołnierze robią na służbie. Moja propozycja na dzisiaj dla Was to jest gra World of Warships. Przede wszystkim, słuchajcie, najważniejsze jest to, że jest to darmowa gra, także możecie na służbie sobie popykać 24 godziny służby w weekend i można sobie pykać za darmo. Można tutaj grać w dywizjonach, czyli kooperacja. Możliwość gry na słabszym sprzęcie. Pakiet startowy, który dostajecie dla wszystkich początkujących graczy. Macie 500 dublonów. Jest to taka waluta w grze, dzięki którym można kupić konto premium i zdobywać szybciej statki, szybciej zdobywać doświadczenie. I 7 dni konta premium. 2 miliony kredytów waluta w grze, dzięki której kupujecie nowe statki. W pakiecie startowym dostajecie statek 4 poziomu i dowódcę do statku z 6 punktami umiejętności. I słuchajcie, link do pobrania tej gry oczywiście jest w opisie pod tym filmem. Możecie od razu kliknąć, pobrać sobie tę grę i podejrzewam, że całkiem możliwe, że do końca trwania dzisiejszego materiału ściągniecie sobie tą grę i będziecie mogli sobie na koniec zapykać. A jeżeli chcecie pograć ze mną, no to jak tutaj zauważyliście, ja jestem zarejestrowany. Mój nick, porucznik Piotr Powalka. Być może gdzieś tam się spotkamy na wodach. W grze jest ponad 600 okrętów aktualnie. 13 nacji, okręt ORP Błyskawica. Dostępne krążowniki, lotniskowce, pancerniki, a ostatnio nawet łodzie podwodne. Wiele unikalnych map. Pamiętajcie o kodzie. Wpisujecie kod Warships i macie pakiet powitalny. Okej, mam nadzieję, że nie była nudna ta krótka reklama. Oczywiście oglądając tą reklamę wspieracie rozwój kanału, także dziękuję oczywiście. I słuchajcie, no teraz tak, młodzi żołnierze mają, załóżmy, przychodzą na tą służbę, też chcieliby pograć, ale to trzeba mieć, no jest jakiś sprzęt, no najlepiej laptopa, nie? Najlepiej laptopa mieć na taką służbę, tylko jak przekonać tam żonę czy męża, że mi laptop jest potrzebny na służbę. Oczywiście trzeba zwalić wszystko na MON, że no na służbie, kochana żono, kochany mężu, na służbie potrzebuję laptopa, bo szef kompanii czy dowódca kompanii zlecił mi dodatkowe zadania, a na kompanii jest tylko jeden komputer, a zadań jest multum. No to żeby tutaj być dobrym żołnierzem, no to potrzebuję laptopa. No i taka teoretycznie ściemka, że potrzebuję laptopa do tego, żeby pomóc szefowi kompanii, czy tam dowódcy kompanii, czy nie wiem, dowódcy jednostki, bo postawił mi zadań, a tu mój pomocnik będzie pracował na jednym komputerze, a ja nie mam swojego. No jest potrzeba. Ojczyzna potrzebuje tego, żebym zakupił laptop. No to jak potrzebuje, no to wtedy się kupuje laptopa i jest zawsze wyjaśnienie, że w MON-ie to nawet nie ma nowych mundurów, nie ma nowych butów, a co dopiero komputery, daj Pan spokój. No to trzeba kupić laptopa, żeby mieć na tą służbę, żeby pomóc teoretycznie szefowi jakieś tam dokumenty robić. A w praktyce to wiadomo, 15:30 dowódca wyszedł, pach, odpalamy i można się bawić czy w dywizjonach, jeżeli chodzi o World of Warships, czy w plutonach, jeżeli chodzi o World of Tanks. No także fajna, sympatyczna rozgrywka, jeżeli chodzi o to, to tak jest. No ale nie można pominąć tych właśnie takich rzeczy na służbie, jak rzeczywiście, no jest kwitologia. Jest kwitologia, jakby nie patrzeć.
i jest robienie na służbie tych wykresików, meldunecz, tabeleczek, meldunecz, jakieś tam bzdury, nie? Jeżeli chodzi o oficera dyżurnego, no to on musi część meldunków jakimś tam wysłać do dyżurnej służby operacyjnej, czyli szczebel wyżej, co się dzieje w jednostce, gdzie żołnierze się szkolą, gdzie wyjechali, ilu jest na granicy, ilu jest na poligonie, ilu na jakichś tam innych ćwiczeniach, ilu gdzieś wyjechało na jakieś szkolenie, no to trzeba w takim, między innymi w takim meldunku ująć dodatkowo, jaki sprzęt, gdzie pojechał, czy sprzęt jest sprawny, ile sprzętu sprawnego. Oczywiście wykazujemy, że wszystko jest sprawne. A faktycznie różnie to bywa, że ten sprzęt jest niesprawny, albo aktualnie sytuacja jest taka, że tego sprzętu w ogóle nie ma, także sytuacja jest rozwiązana, bo mamy na przykład, tak jak cały czas będę to powtarzał, dopóki sytuacja się nie naprawi, że mamy bataliony czołgów bez czołgów, bataliony jakiekolwiek bez sprzętu. No niestety, majster oddał wszystko na Ukrainę. I można się tylko śmiać, płakać, nie wiem, bez znaczenia. No aczkolwiek takie melduneczki, wykresiki się pisze, nie tylko na szczebel wyżej, do jakiejś dyżurnej służby operacyjnej w przypadku oficera dyżurnego, ale często też, jeżeli jest się ten szczebel niżej, czyli na szczeblu pododdziału, dyżurny pododdziału też musi często zrobić jakieś tam melduneczek, zestawienie, karteczkę, tabeleczkę zrobić, gdzie kompania będzie się szkoliła, albo gdzie dywizją będzie się szkolił, albo gdzie batalion będzie się szkolił, co będzie robił następnego dnia, albo co robił tego dnia, ile osób przyjechało, ile pojechało na granicę, ile wróciło, ile zachorowało, ile urazów i takie tam bzdety, nie? Także no tej takiej kwitologii jest trochę dużo. I walki z białą taktyką, tak zwaną, czyli z papierologią, no troszkę jest. Także tutaj niestety rzeczywiście no ten komputer, oprócz tego, że się przyda do gierek, no to też rzeczywiście się przydaje do tego, żeby ułatwić nam pracę i zrobić pewne rzeczy. No, po co mam się zmęczyć na starym monowskim komputerze, który się zawiesza, który ledwo zipie, bo nie ma pieniędzy na komputery, ale są pieniądze na Abramsy. No tak to niestety bywa. Nie ma pieniędzy na buty dla żołnierza, nie ma pieniędzy na mundury dla żołnierza, ale są pieniądze na Himarsy. Tak to wygląda, niestety. Także tutaj żołnierze często muszą radzić sobie sami. Kupują własne oporządzenie, kupują własne laptopy. Nieraz drukarki też kupują, bo brakuje na kompanii drukarek, także niestety tak to wygląda. Ale to gdzieś tam na marginesie mieliśmy rozmawiać o służbie. Więc tak, no... Po południu, mówię, gierkowanie, giercowanie i robienie tabeleczek, wykresików i innych melduneczków. To jest to. Ale co w ciągu dnia? W ciągu dnia, tak na dobrą sprawę, czy to jest oficer dyżurny jednostki, czy to jest podoficer dyżurny na pododdziale, no to służba no, troszkę ma podobne elementy. Między innymi to, że tak na dobrą sprawę musisz być pod telefonem. No i ten telefon dla niektórych, tak jak już wspomniałem, jest dzwoni i to paraliżuje niektórych, nie? Paraliżuje, bo trzeba podnieść, zameldować się, przedstawić się i dla niektórych jest to wielki problem. Bo po drugiej stronie może być jakiś debil, który będzie się przypierdzielał do czegoś i tak dalej, że ktoś się źle przedstawił, że gdzieś coś źle powiedział, jakieś tam bzdury. No ale dobra, pomijając to, że dla niektórych ta służba jest stresem, bo muszą odebrać telefon kilkanaście razy dziennie i za każdym razem się przedstawić i nigdy nie wiesz, na jakiego debila trafisz, nie? Kto do ciebie zadzwoni. I oficer dyżurny ma tak samo. Zadzwoni jakiś dowódca jednostki wojskowej albo ktoś z dyżurnej służby operacyjnej albo szef sztabu i też może się zacząć przypierdzielać. No to, ale to już jest kwestia, to już jest kwestia psychiki, nie? Niektórzy się stresują, niektórzy się mniej stresują, po niektórych takie opierdzielanie spływa jak po kaczce. No i ja generalnie zalecam, żeby nie brać do siebie, żeby jakoś się uodpornić na ten beton ogólnowojskowy, bo cały czas jednak w tym wojsku jest dużo betonów i przypierdzielania się do szczegółów. Także no, co może Was spotkać jeszcze na takiej służbie do 15 w dzień powszedni? Że stawianie dziwnych zadań, telefony, zadzwoń do tego, powiadom tamtego. No bo taki dowódca, jak już
poranną odprawę zakończy i wszystkich rozgoni, jest godzina 9 i chce się czegoś dowiedzieć, no to już się od nikogo nie dowie, bo wszyscy poszli na kierunki, ten uciekł tam, ten się schował, zatrzasnął w toalecie, no i nie ma komu postawić zadania, a oficer dyżurny oczywiście zawsze odbierze telefon, podoficer dyżurny zawsze odbierze telefon, bo musi tego mebla pilnować, musi być w wyznaczonym miejscu przynajmniej jeden albo pomocnik, albo oficer, albo dyżurny, albo podoficer dyżurny. Także ktoś musi ten telefon jednak odebrać. I to jest najprostsze rozwiązanie, żeby gościowi postawić jakiekolwiek zadanie. Znajdź tamtego, powiadom tamtego, zadzwoń do tego i tak dalej. I później siedzisz na telefonie, dzwonisz, panie tam, majorze, pułkowniku, dzisiaj odprawa z dowódcą, bo to, bo tamto, bo siamto, nie? I inne takie pierdoły. Jeżeli chodzi o dyżurnego, czy podoficera dyżurnego na pododdziale, to oczywiście tutaj jest dowódca, załóżmy kompanii, czy tam dywizjonu, batalionu i może zawołać takiego dyżurnego i drze mordę na cały korytarz, nie? Do tej pory to się dzieje. Drze mordę na cały korytarz, dyżurny albo podoficer, do mnie, tutaj, bo ma ważną sprawę, nie? Nie zadzwoni na telefon, tylko drze ryja przez cały korytarz. Oczywiście tak humorystycznie opowiadam o tym wszystkim, wiadomo, że są miejsca lepsze, są miejsca gorsze, ale darcie ryja oczywiście jest dyżurny do mnie i ten dyżurny bidny albo podoficer dyżurny bidny biegnie do dowódcy po jakieś zadanie, żeby mu postawił, no bo po co zadzwonić, są telefony, ale po co dzwonić, nie? No i przychodzi na przykład taki dyżurny czy podoficer do dowódcy i on wyciąga, masz tu 5 dych, idź kup 7 i puszkę Coca-Coli, bo my tu z chorążym będziemy mieli zaraz odprawę. No i oni się będą odprawiać. Tak trochę humorystycznie, ale tak na dobrą sprawę. No jednak ten alkohol gdzieś tam w wojsku jest. Jak już ruszyliśmy temat alkoholu, to może też dwa słowa na temat alkoholu. Rzeczywiście alkohol w wojsku funkcjonuje, nawet w godzinach służbowych. Od 7 do 15, tylko że no nie jest on, że tak powiem, dostępny dla wszystkich, bo nie każdy jest w stanie się gdzieś tam ukryć, że tak powiem, ale w sztabie jednostki wojskowej poważni oficerowie są w stanie gdzieś tam sobie chlapnąć dla rozluźnienia szklane albo dwie szklanki czegoś tam. Tak się dzieje i chyba nie ma na to na razie leku ani pomysłu. Oczywiście żołnierze tacy szeregowi nie piją, nie zauważyłem, ale niektórzy oczywiście gdzieś tam stare trepy, jak to się mówi, starzy chorążowie, którzy mają możliwość i mobilność przede wszystkim, bo wiedzą, że no ciężko takiego człowieka wykryć, że gdzieś tam się napił. A dlaczego ciężko wykryć? Bo nawet jeżeli ktoś go podpierdzieli, to on sobie wstanie, wyjdzie z kancelarii i nie ma. I się zbunkruje i nawet ta żandarmeria gdzieś tam nawet w podbramkowej sytuacji, jeżeli żandarmeria nawet by wjechała na jednostkę, to on sobie po prostu wychodzi i go nie ma. I ciężko to wykryć. Także ten alkohol niestety jeszcze gdzieś tam w tych jednostkach funkcjonuje. Nie mówię, że wszędzie, ale jest. No nie ma co ukrywać, że jest i jest często przymykanie oczu na takie rzeczy i na różnych stanowiskach, że tak powiem, gdzieś tam to wszystko występuje. Nawet w godzinach, tak jak powiedziałem, nawet w godzinach służbowych. Poza godzinami służbowymi oczywiście. Po strzelaniu, po co wracać do domu, jak można zrobić stoliczku, nakryć się, czyli 3 flaszki postawić i się rozludzić do spania. Ale okej. Także to. Słuchajcie, co jeszcze? Składanie meldunków to jest nieodzowny też element służby, nie tylko telefoniczne przedstawianie się, ale wiadomo też, czy jeżeli chodzi o oficera dyżurnego, to musi ten meldunek z rana złożyć i jak przyjdzie jakiś głupi beton, to będzie się przypierdzielał do... Jest coś takiego jak gra słów, nie? Jest wzór, jak się... Bo w wojsku są wzory, nie? Wzór tego, wzór tamtego i też wzór składania meldunków. I jest regułka, że tam panie pułkowniku generale, oficer dyżurny jednostki, porucznik taki asiaki melduje jednostkę w czasie realizacji porządku dnia. Podczas pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się. I ja zawsze zapamiętam
te dwa słowa, podczas pełnienia służby i w czasie, i oni zawsze się przypierdzielali, jak dałeś to inaczej, no to ci co, no ciężko mi to wytłumaczyć nawet, nie, bo wiecie, podczas pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się, melduje w czasie, i jak pomyliłeś się, no to przypierdzielanie się, gra słów, nie? No ale takie betonowe przypierdzielanie się też często było. Także te składanie meldunków już początek służby mógł być spierdzielony, nie? Albo koniec służby, w zależności, bo służbę można obejmować, załóżmy, godzina 9-10. No i następnego dnia rano trzeba zameldować dowódcy, co się działo na służbie. Po południu, wiadomo, nic się nie działo, czyli w czasie pełnienia służby nic ważnego się nie wydarzyło. No i te takie bzdury. Kontrole na służbie oczywiście są. Także tutaj, jeżeli oficer dyżurny jest takim zapalonym graczem, że gra na przykład World of Tanks albo World of Warships i się dogadał z podoficerami dyżurnymi, no to pięknie się pełni służbę. To nie ma problemu, nie? To są dogadani. Grają sobie w plutonach, dywizjonach, w jednym klanie i nie ma problemu. I służba mija pięknie i gładko. Ale jeżeli oficer dyżurny nie gra w gierki i się nie dogadał z podoficerami, no to oczywiście ten oficer dyżurny w czasie dnia musi iść na kontrolę, skontrolować, co się dzieje na każdym pododdziale. No i tutaj kolejny stres dla tego podoficera dyżurnego, czy dla tego dyżurnego, że przyjdzie i trzeba zameldować jakiemuś tam porucznikowi, kapitanowi, majorowi, co się dzieje na służbie. I oczywiście też regułka: panie poruczniku, kapitanie, kapral taki a siaki, melduje pododdział podczas realizacji porządku dnia, w czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się, albo mówić, co się wydarzyło. Przynajmniej tak to było jeszcze, jak pełniłem służbę. I podejrzewam, nic się nie zmieniło, także wojsko powoli się zmienia. Także tutaj jest jakiś stres i oczywiście, jeżeli chodzi o te kontrole, to też pamiętam takiego jednego betona dowódcę jednostki, który zawsze oficerowi dyżurnego mu kazał znaleźć coś, jakieś uchybienia na kompaniach, nie? Czy na jednej kompanii, czy na drugiej, czy na jakimś innym pododdziale. I w jednostce wojskowej taki oficer dyżurny miał zadanie znaleźć, no i zameldować, i podpierdolić kogoś, że coś źle u niego na kompanii się dzieje. No i tak też było realizowane, no ale ten jeden kapitan był taki, że rozwalił system i podpierdzielił sam siebie, nie? To też było fajne, fajnie się tego słuchało, jak na następny dzień poszedł do dowódcy jednostki pan kapitan i podpierdzielił swoją własną kompanię, nie? Że u niego jest to, to i to. No i złamał system, złamał chłopowi światopogląd, temu dowódcy jednostki, nie? Że podpierdzielił sam siebie, ale jak to, panie kapitanie, przecież to jest pana kompania, jak pan podpierdzielił sam siebie? No tak, no to przecież ja wykazałem, zameldowałem, przecież ja pełnej służby. No zagrał takiego betona, sam z siebie zrobił, ale to nie był betonem, tylko po prostu zagrał fajnie, chciał zobaczyć, co się stanie. No i rzeczywiście tutaj pan generał się zdziwił, że taki meldunek poszedł w kierunku tym, że pan kapitan sam siebie podpierdzielił, powiedział, że coś tam nie grało na kompanii podczas jego służby, no ale teraz wie już, jak to naprawić i po służbie będzie naprawiał. To jest najlepsze, co można być. Takie śmieszne rzeczy w wojsku się dzieją, także tak to wygląda. No i co tu dużo mówić? Jeżeli chodzi o tą służbę, to rzeczywiście są miejsca, w których dużo się nie robi. W weekend dużo się człowiek nie narobi i to zmęczenie tą służbą wynika głównie z faktu, że ze stresu, bo tam no nie ma za dużo fizycznie człowiek się nie zmęczy na służbie, nie? Jeżeli chodzi o służbę taką, czy pododdział alarmowy, czy dyżurny, czy podoficer dyżurny, czy oficer dyżurny, no to fizycznie się nie zmęczy, nie? Psychicznie zmęczy się. Nawet jeżeli chodzi o odpoczynek, no jest kiedy spać, nie? Bo jest ich dwóch. Teoretycznie w nocy 4 godziny jeden ma snu i drugi ma 4 godziny snu, ale w praktyce kto ci broni spać w dzień, zwłaszcza w weekend? Albo iść we dwóch spać i zamknąć się na cztery spusty z jednej, z drugiej strony. Jak telefon będzie dzwonił, to
przecież usłyszysz, nie? No, ale jednak ten jakiś tam stres i to przeświadczenie, że na twoich barkach jest cała jednostka wojskowa, albo cały pododdział, albo cała kompania i w każdej chwili na telefon może zadzwonić oficer dyżurny albo ktoś z przełożonych i chcieć cholera wie czego, no to to jest, generuje taki stres, że człowiek jednak po tej służbie jest zmęczony. No, tak to wygląda. A jeżeli do tego jeszcze dojdzie to, że zamiast spać, to się gra w gierki, no to człowiek jest jeszcze bardziej zmęczony. No, tak to wygląda. Mam nadzieję, że taki luźny odcinek przypadł Wam do gustu. Napiszcie w komentarzach, jakie Wy macie doświadczenia związane ze służbą 24-godzinną, czy to oficera, czy pomocnika, czy pododdział alarmowy, czy jakaś warta. No, możecie napisać jakieś ciekawe anegdoty w komentarzach. A jeżeli nie macie żadnych ciekawych anegdot, to oczywiście komentarz taktyczny, kropka taktyczna, łapka w górę obowiązkowo, udostępnienie. A jak macie ochotę wesprzeć kanał, to zapraszam na sklep. Koszulki, bluzy z motywem wojskowym, z motywem patriotycznym. I oczywiście kursy praktyczne, kursy online. Także zapraszam, wszystko macie w opisie pod filmem. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem.